Inaczej niż w przypadku większości lokalnych inwestycji, efekty tej zapowiadanej właśnie przez ratusz najlepiej będą widoczne po zmroku. Już wkrótce w Legionowie pojawi się ponad 3,5 tysiąca nowoczesnych lamp LED-owych, co oznacza, że na ulicach przybędzie światła, a w budżecie miasta środków, które zaoszczędzi ono na rachunkach za energię elektryczną. Jak informują urzędnicy, wszystkie lampy będą miały temperaturę barwową, ustawioną na ciepłe światło o wartości 3000 kelwinów, ale zysk dla miejskiej kasy, ten wyrażony w złotówkach, z pewnością będzie szedł w miliony. 1 stycznia prąd dla miasta zdrożał o 350%. Po drugie, na tą inwestycję też udało się, bo jest ważna, atrakcyjna, uzyskać 4 miliony dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Jeśli chodzi o finanse, tanio oczywiście nie będzie. Sztandarowa w tym roku obok tunelu legionowska inwestycja ma kosztować ponad 9,5 miliona złotych. W ogłoszonym przez Urząd Przetargu najkorzystniejszą ofertę przedstawiła radomska spółka Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast. I to ona ma zająć się realizacją zadania. Chociaż wydatek jest spory, od razu zacznie on przynosić miastu znaczące oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Nowe lampy w połączeniu z monitorowaniem i sterowaniem systemem znacząco ograniczą jej zużycie. Wedle prognoz ma się ono zmniejszyć o ponad 60%. To inwestycja ekonomiczna i ekologiczna, co pozwala myśleć, żeby w przyszłości zrefinansować ją ze środków Unii Europejskiej. Może się okazać, że ona prawie w ogóle nie będzie kosztowała pieniędzy z budżetu miasta, z pieniędzy podatników legionowskich. Same LED-owe lampy to nie wszystko. Razem z nimi zostanie wymieniona infrastruktura techniczna w postaci blisko setki szaf sterowania oświetleniem oraz elementów zasilających i zabezpieczeń, takich jak przewody zasilające oprawy, skrzynki bezpiecznikowe i bezpieczniki. Przewidziano także montaż kompensatorów mocy biernej. Tak przeprowadzona modernizacja zapewni więcej kontroli nad oświetleniem ulicznym. Na pewno będzie jaśniej, na pewno w związku z tym też będzie bezpieczniej, jest ekonomiczniej, ale można każdą lampą sterować oddzielnie w tych mniejszych uliczkach w godzinach, nie wiem, 24, 5 rano, zmniejszać to natężenie tego światła do absolutnego minimum, nie wyłączać jak niektóre gminy, bo to jest w mojej ocenie bardzo niebezpieczne. Co do samego przebiegu inwestycji, mimo że prace będą toczyły się na terenie całego miasta i mogą potrwać do końca bieżącego roku, nie powinny mieszkańcom skomplikować życia. W gruncie rzeczy, zwłaszcza dla specjalistów, są one bowiem dość proste. Podjeżdża wysięgnik, zdejmuje lampę sodową, zakłada LED-ową, programuje ją. W międzyczasie też zapewne zakłada nowe kable, nowe systemy sterowania. Myślę, że może się zdarzyć, że kilka godzin czy jeden dzień nie będzie świeciła się lampa, no ale mamy przykłady sąsiednich gmin, gdzie od 23 do 5 rano nie pali się żadna lampa. No jeżeli chcielibyśmy zostawić taki system, jaki mamy dotychczasowo, to być może kiedyś ze względów ekonomicznych trzeba by rozważać takie drastyczne ruchy, a myślę, że nie znajdzie się w Legionowie nikt, kto by chciał, żeby w nocy całe miasto było ciemne. W Legionowie, o czym warto przypomnieć, pierwsze latarnie uliczne w technologii LED pojawiły się na skwerze księdza Jerzego Popiełuszki już w 2010 roku. Od tego czasu stosowano je również przy okazji modernizacji innych fragmentów miasta.